ostateczności sprawy jest opinia zespołu biegłych z zakresu balistyki i medycyny sądowej, katedry Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Zakładu Badań Uzbrojenia Strzeleckiego Instytutu Technicznego Uzbrojenia z dnia 11 września 2017 roku. Zespół biegłych przeprowadził odpowiednie próby broni palnych i amunicji, od użycia której śmierć podniósł Zbigniew Czerwski. Jak wynika z tej opinii, nie jest możliwe, aby obrażenia stwierdzone u Zbigniewa Czerwusa powstały w wyniku rykoszetu, to jest rażenia pociskiem lub jego odłamkami odbitymi od jakiejkolwiek przeszkody. Jak ustalili biegli, pocisk, od którego śmierć poniósł Zbigniew Czerwus, to amunicja 3006 Spring o masie 12 gram i konstrukcji softball. Pocisk tego rodzaju ulega zniszczeniu w wyniku kontaktu z przeszkodą, np. ziemią. Wprawdzie odłamki tego pocisku mogą rykoszetować, ale rykoszetujące pociski mają małą energię kinetyczną, zbyt małą, by przebić np. lornetkę, jak miało miejsce w okolicznościach niniejszej sprawy. Mając na uwadze wyniki sekcji zwłok Zbigniewa Czerwusa, rana wlotowa o wymiarze 70 na 60 mm, kanał rany głęboki przechodzący przez wątrobę, przeponę, worek osierdziowy do dolnej ściany serca oraz właściwości amunicji, od której zginął, czyli słaba energia kinetyczna rekonstruujących odłamków niezdolnych do przebicia lornetki, biegli stwierdzili, że Zbigniew Czerwus został postrzelony wprost, to znaczy nieuszkodzony pocisk przeszedł przez lornetkę, którą Zbigniew Czerwus miał przy sobie, a następnie uderzył w jego ciało. Innymi słowy, gdyby doszło do rykoszetu, pocisk poległby rozkawałkowaniu, a obłoki nie byłyby w stanie przebić lornetki i razie Zbigniewa Czerwusa. Biegły z zakresu leśnictwa i łowiectwa Jan Andrzejczak wykluczył, by dziki i Zbigniew Czerwus przebywały w tym samym miejscu. Na odgłos człowieka przemieszczającego się w ich kierunku dziki znacznie wcześniej przemieściłyby się w inne miejsce. Biegły zwrócił również uwagę na to, że sylwetki dzika nie można pomylić z sylwetką człowieka. Jak wynika z opinii biegłego z zakresu myślistwa Jerzego Kropolińskiego oraz biegłego z zakresu łowiectwa Jerzego Rafanta, oddanie do Zbigniewa Czerwusa śmiertelnego strzału było skutkiem naruszenia przez oskarżonego zasad obowiązujących podczas polowania. To znaczy, oskarżony nie miał prawa oddać drugiego strzału bez sprawdzenia wyniku pierwszego strzału. Czy to w porze nocnej, a jeżeli byłoby to niemożliwe, przy świetle dziennym. Do czasu sprawdzenia wyniku oskarżony powinien był zakończyć polowanie. Oskarżony oddał strzał do nierozpoznanego celu. Oddał strzał bez uprzedniego osobistego i dokładnego rozpoznania celu. O tym, że oskarżony strzelał do nierozpoznanego celu, świadczy skutek, który nastąpił. Prawidłowość rozpoznania celu weryfikuje skutek celnego strzału. Myśliwi zawsze musieli brać pod uwagę, że na terenie łowiska może znaleźć się inny człowiek. Gdyby oskarżony zachował zasady bezpieczeństwa na polowaniu, to nawet przy naruszeniu przez pokrzywdzonego nie doszłoby do śmiertelnego postrzału. Na marginesie mniejszej sprawy należy zwrócić uwagę, że obowiązkiem myśliwego jest poszukiwanie, dochodzenie i uśmiercenie rannej zwierzyny możliwie szybko i w sposób oszczędzający jej niepotrzebnych cierpień. Dzika, którego oskarżony ranił w grzbiet, znaleźli następnego dnia funkcjonariusze policji zaledwie kilkadziesiąt metrów od miejsca otrzymania postrzału. Wysoki Sądzie, mając na uwadze tak zgromadzony materiał dowodowy w sprawie, należy uznać, że wypełnione zostały znamiona czynu z artykułu 155 Kodeksu Karnego. Mając niniejsze na uwadze, wnoszę o uznanie oskarżonego winnym popełnienia zarzuconego mu czynu i wymierzenie oskarżonemu kary 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a ponadto orzeczenie zadośćuczynienia zawiedzonej krzywdy w wysokości 15 tysięcy złotych, przepadek dowodów rzeczowych, o obciążeniu skarżonego opłatą. Pełnomocnik, oskarżycielki posiłkowej. Czyli w sądzie zdaniem oskarżycielki posiłkowej zebrany swój materiał dowodowy nie budzi wątpliwości co do tego, że oskarżony dopuścił się czynu zarzuconego mu aktem oskarżenia z racji na rzecz solidarności zawodowej, rozumiem. Stanowisko obrońcy, którego rolą jest mimożenie wątpliwości w Wysokim Sądzie tego typu sprawy, taka jest rola obrony i taka rola jest pana mecenasa. Natomiast wydaje się w Wysokim Sądzie
jeżeli obiektywnie spojrzymy na zebrane sprawy materiał dowodowy, w szczególności mam tu na myśli te dowody, które zostały przeprowadzone po tym, jak sąd okręgowy uchylił tę sprawę do ponownego rozpoznania, że ten materiał dowodowy, który został w sprawie zgromadzony, jest pełny, jasny i pozwala na to, aby dokonując jego oceny wydać w tej sprawie wyrok, który będzie można określić mianem wyroku sprawiedliwego, a innymi słowy, w jakiej sądzie ocenę oskarżycieli posiłkowych ta sprawa dojrzała do końcowego rozstrzygnięcia. W jakiej sądzie szczegóły tego zdarzenia przedstawiła tutaj bardzo szczegółowo pani prokurator, oskarżyciel publiczny. Ja nie będę się wdawał aż w takie szczegóły wskażę, tylko w Wysokim Sądzie, że niewątpliwie oskarżony, tak to przynajmniej wynika z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, strzelił, nie mając pewności tego, iż bezpieczne będzie otoczenie, nie rozpoznał należycie celu i przede wszystkim Wysoki Sądzie naruszył zasady obowiązujące podczas polowania. Te trzy generalne uchybienia spowodowały niestety ten tragiczny skutek w postaci śmierci pokrzywdzonego. W Wysokim Sądzie obrona przede wszystkim tutaj mnoży wątpliwości co do tego, czy ewentualnie mogło dojść do rykoszetu, natomiast ta opinia biegłych, zarówno medyków, jak i biegłych Wojskowego Instytutu Technicznego zawiera jednoznaczny wniosek, wyklucza ona w zasadzie na to, że taki stan rzeczy, aby mogło dojść do rykoszetu. Wniosek z niej, z tej opinii płynący jest jednoznaczny i wynika z niego, że Zbigniew Czegów został postrzelony wprost. Tak więc niewątpliwie Wysoki Sądzie w mniejszej sprawie oskarżony nie zachował należytej ostrożności w czasie polowania i sprowadził ten tragiczny skutek w postaci śmierci pana Zbigniewa Czegusa. Jest osobą oskarżoną, osobą dorosłą, zdatną do ponoszenia odpowiedzialności karnej. Nie występuje żadne okoliczności, które wyłączałyby jego winę. Oczywiście te założenia, które zostały poczynione, trzeba to podkreślić, wynikają no, oczywiście z tego, że niewątpliwie oskarżony nie chciał skrzywdzić pana Zbigniewa Czegusa. Niemniej jednak Wysoki Sądzie niewątpliwie dopuścił się zaniedbań, które spowodowały ten tragiczny skutek, dlatego też sprawstwo i wina w ocenie oskarżycielki posiłkowej nie budzi najmniejszych wątpliwości. Jeżeli chodzi o Wysoki Sądzie o kwestię wymiaru kary, to przyłączą się tutaj do stanowiska oskarżyciela publicznego, również wnoszą wymierzenie kary 1 roku 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz tutaj z naszej strony precyzuje wniosek o to, żeby to zadośćuczynienie było zadośćuczynieniem częściowym i było zasądzone w kwocie 15 tysięcy na rzecz Amelii Kranus. Dziękuję. Wysoki Sądzie Częcowo wnoszę o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej oskarżycielce posiłkowej z Urzędu Oświadczenia, że to kosztów całości w części z tym Wysoki Sądzie, przewód sądowy przed, w pierwszej instancji w Sądzie Rejonowym we Włodawie. Od razu podczas przesłuchania powiedziałem, że najprawdopodobniej, znaczy z całą pewnością, że strzał był do niezrozumiałego celu. Wtedy miałem zapytania od Wysokiego Sądu, na jakiej podstawie tak wnioskuję. Wnioskowałem tak na podstawie takiej po obrażeniach mojego ojca. Sąd tutaj w osobie pani sędzi swojej mądrości zechciał właśnie to, co ja próbowałem przekonać we Włodawie sąd, żeby były połączone siły przy opinii biegłych z biegłymi z zakresu medycyny sądowej. Po przeprowadzeniu tego eksperymentu jednoznacznie wynika, że strzał został do nierozpoznanego celu oddany. Oskarżony naruszył naprawdę bardzo podstawowe zasady na polowaniu. Sam byłem myśliwym przez 20 lat. Cel musi być całkowicie rozpoznany. Tutaj już nie chcę wnikać, bo to pani oskarżyciel publiczny dokładnie wyjaśniła, jak to polowanie wyglądało. Po prostu błąd oskarżonego polegał na tym, że nie właściwie rozpoznał cel. Skutkiem mój ojciec zginął. Więc to też wszystko jest przedstawione w końcowym sformułowaniu tej opinii sił połączonych biegłych z zakresu balistyki i biegłych z zakresu medycyny.
i jednoznacznie oni wykluczają inną możliwość, jak bezpośredni strzał oddany do mojego ojca. Odnośnie kary przyłączam się do oskarżyciela publicznego. Odnośnie zadośćuczynienia wnoszę również o 15 tysięcy na rzecz mojej osoby. Obrońca oskarżyciela. Wysoki sądzie, ja pozwolę sobie na stanowisko uczciwe. Wysoki sądzie, wnieść o uniemienienie oskarżonego od popełnienia zarzucanego aktem oskarżenia. Wysoki sądzie. Przede wszystkim jawi się kwestia pewnego rodzaju ustalenia okoliczności tego zdarzenia. W moim przekonaniu, jeżeli chodzi o zgromadzenie materiału dowodowego istotnego dla ewentualnego rozstrzygania, jest niemożliwe w Wysokim Sądzie. Z powodów czy to faktycznych, czy dowodów. Od samego początku utrzymywał sam na takim stanowisku, że oddawał strzał do dzika. Byłem przekonany, że strzał do dzika. Jasną jest rzeczą, która kwestionuje fakt, że znajdował się tam, w tym miejscu, w Wysokim Sądzie konkretnie dziki. Odnosząc się do faktu, który został przedstawiony przez Urząd Prokuratorski, generalnie one tak wyglądały. Oskarżyli, dali się na polowanie, prawidłowo zapisali się do księgi, książki wyjść, uzgodnili sposób kontaktu między sobą, zajęli miejsca na swoich wyznaczonych arenach, na dużych formach areale, na których miały przebywać do tych posiadanych informacji dziki, przystąpili do wykonywania polowania. Oskarżyli najpierw oddał jeden strzał do dzika, który faktycznie się w tym rejonie pojawił, który tam nie był wymysłu. Żaden oskarżony, że tam były dziki. Te dziki przemieściły się, uciekły po tym strzale. Oskarżony o zmierzchu, w porze nocnej, nie zweryfikował tego strzału. Ja uważam, że zmierzchu z regulacji dotyczących bezpieczeństwa wykonywania polowania sprawdzenie postrzałka dzika nie jest w Wysokim Sądzie ani bezpieczne, ani zasadne w Wysokim Sądzie. Ale nawet odtrzymując w tej sytuacji, ten drugi etap, w którym znajdują się kolejne dziki rozpoznane, jest w tym momencie rzeczą niewiarygodną, co w sensie dziki się tam pojawiły. Jasne jest i obrona dostrzega kwestie zgłoszone przez biegu, że to mogło być mało prawdopodobne, że dziki mogłyby oddalić się z tego miejsca, słysząc nadchodzącego zmarłego w Wysokim Sądzie, mogły się przemieścić. Bo różne wersje są przyjmowane w Wysokim Sądzie, jest różne badanie na rzecz. To jest wszystko przyjmowane w kwestii pewnego prawdopodobieństwa. Mogło być tak, mogło być inaczej w Wysokim Sądzie. I mamy pewność. A nikt w Wysokim Sądzie nie sprawił tego miejsca. Mimo tego, że na miejscu polowania znaleźli się myśli i prezes koła, i inni członkowie koła, funkcjonariusze policji, którzy zabezpieczali ten teren, do których wykonywali objęcie tego miejsca, nie poprosili nikogo o sprawdzenie, czy w miejscu, które wskazywało oskarżone, czy gdzieś w pobliżu, w ogóle można było, po pierwsze, czy można było zaobserwować, nie sprawdzono w sądzie, czy można było stwierdzić, czy na tym podłożu są ślady dzika, czy też na miejscu pisma, na to jest. I to jest pierwsza rzecz. W związku z tym patrzmy na to, że oceniając pewne naruszenie reguł ostrożności przez tych nawet ludzi, musimy popatrzeć na to, do czego ten musi być obowiązany, czy mamy to czynienie. Był zobowiązany przede wszystkim do tego, żeby rozpoznać. Ale w sekcji popatrzmy na okoliczności. Przepisy dotyczące wykonywania polowań, po pierwsze dopuszczają polowanie w porze nocnej, nie są zakazane. Oczywiście pod pewnymi warunkami, że myśliwy ma lunetkę, że myśliwy ma broń wyposażoną w celownik optyczny. Nie musi być to żaden, a wręcz zabronione stosowanie celowników noktowizyjnych, broni noktowizyjnych czy innych trudnych. W związku z tym nie jest tak, że nie można tego polowania w nocy wykonać. Jest kwestia pewnego rozpoznania celu. A w moim przekonaniu, w tej sytuacji, jeżeli mówimy przez pryzmat bezpośredniego strzelenia i rozpoznania celu, to takiego rozpoznania doszło w sekcji. Nie można przynosić prostej zależności, że cel był rozpoznany, bo skutkiem była śmierć człowieka w sądzie. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Oskarżony jest przekonany, że widzi tego dzika. Sprawdza ten cel przez lornetkę, co sam opisuje w swoich wyjaśnieniach. I trudno w tym momencie w Wysokim Sądzie kwestionować te wyjaśnienia, ale że brak jest do tego podstaw. Zauważa, że są to dziki. Sięga po prostu, jest sprawdza, daje strzał, ale przekonany, że strzelam do dzika w Wysokim Sądzie. Weźmy sobie taką sytuację, że wiąc na podobnej zasadzie, że istnieje ryzyko, że coś się stanie, to można byłoby wiele innych dziedzin ludzkiej aktywności, które wiążą się z pewnym bezpieczeństwem, wyeliminować, no bo nie można byłoby tego czynić, bo mogłoby coś nastąpić, co sądzie, mogłoby dojść do zranienia człowieka czy śmierci człowieka. To na przykład mogłoby być sparaliżować całkowicie ruch drogowy chociażby, który też obarczy przecież ryzykiem wystąpienia pewnego skutku, jeżeli kierowca zachowuje się sprzecznym wyrokom, ale jeżeli tych reguł Wysoki Sądzie postępuje zgodnie z nimi, to wtedy nie muszą przypisać
żadnego zawinienia w sądzie. I tutaj ten cel został rozpoznany. Mamy do czynienia w sądzie z sytuacją, że nasza nie następuje w kierunku drogi, w kierunku jakiegoś planu miejsca publicznego. To jest pole wysoki w sądzie. Jest lipiec, jest to pole zboża. Nie kukurydza, nie jakaś inna oprawa, pole zboża. W wysoki sądzie. Gdzie można, oczywiście można zakładać zawsze, że ktoś się w określonym miejscu znajdzie, ale na logikę, w porze nocy, w środku zboża, znajdowanie się człowieka jest mało prawdopodobne, a wręcz moim przekonaniem nieprawdopodobne, w sensie, że on mógłby tam kimoserować. Można różne teorie są, sprawdzać głosy zboża, jakie są nocą, bez jakiegokolwiek oświetlenia, czy robić setki innych rzeczy, ale popatrzmy realnie na pewne warunki. Noc, brak oświetlenia, brak czegokolwiek, człowiek znajdować się ma w środku. I tym bardziej, że my nie wiemy, jaką pozycję zajmował. W tym momencie wiemy, że tam się znalazł. Biegli z zakresu medycyny sądowej, którzy opiniowali w mniejszej sprawie już na etapie postępowania przygotowawczego, stwierdzili, że z uwagi na brak jasnego kanału, czyli rany wylotowej, oni nie są w stanie się wypowiedzieć. Biegli, którzy opiniowali razem w biegli z zakresu balistyki, również stwierdzili, że nie są w stanie się wypowiedzieć, jaką pozycję zajmował człowiek w momencie, kiedy otrzymał postrzał. Czy była to pozycja wyprostowana? I ja sobie życzę, że w pozycji wyprostowanej trudno pomylić człowieka z dzikiem, chociażby z uwagi na wzrost. Ale jeżeli ta pozycja człowieka zbliża się do pozycji pochylonej, czy wręcz pozycji, kiedy ktoś kucnie wysoki będzie, a nie jestem w stanie stwierdzić, jaka to była pozycja, to w tym momencie ta sylwetka człowieka, w zależności od tego, w jakim dziennym patrzeniu może wysoki sądzie zbliżyć się do sylwetki dzika. Tego nie jesteśmy wysoki sądzie w stanie ustalić, bo nie było to możliwe z uwagi na taki, a nie na taki materiał. I to jest bezpośrednio koniec strzału z opinią rzeczy. W tym momencie można mówić o winie i o naruszeniu tych reguł ostrożności przez sam pryzmat skutku. W moim przekonaniu nie wysoki sąd był oskarżony. Sprawdził lornetką, sprawdził przez celownik optyczny, będąc przekonany, że jest rodzina. Strzelił do tego celu. Nie ma innego oświetlenia wysoki sądzie, nie mamy noktowizora, nie mamy innych oświetleń, które nawet są zabronione do używania do polowania w porze nocnej, żeby oświetlić ten cel i widzieć dokładnie, czy w tym momencie ten cel, który widzimy jest w 100% pojedynczy, czy nie, jak uczy doświadczenie, takie wypadki się zdarzają. Nie każdy wysoki sędzia z tych wypadków wiąże się od razu z wydaniem wyroku skazującego, bo wiele sytuacji jest takich, że myśmy nie byli w stanie przewidzieć, przy dopełnieniu pewnych reguł ostrożności, że w tym momencie dojdzie do takiego zdarzenia. A zwróćmy wysoki sądzie uwagę na to, że zmarł nie powinien się tam znaleźć. Wszyscy biegli, ja nie będę tu powtarzał, wysokiemu sądowi są znane opinie, jakie były wydawane przed biegłych z zakresu łowiectwa, którzy sami, zresztą na ostatniej rozprawie przed wysokim sądem, biegli przesłuchani się, sami się zastanawiali, po pierwsze, skąd zmarły znalazł się i dlaczego się tam znalazł w wysokim sądzie. Było weryfikowane w toku postępowania przygotowawczego, czy był kontakt. Nie było kontaktu w sądzie, nie było telefonu, tak jak panowie się umówili, aby się informować o tym, czy kończą polowanie, czy nie kończą tego polowania. Takiego połączenia nie znaleziono ani w jednym telefonie w sądzie. I nagle mamy będący na się doświadczonym myśliwym. Oskarżony ma tego świadomość, że kolega, z którego wykonuje polowanie, jego przyjaciel jest doświadczonym myśliwym, jego nauczycielem. I wysoki sądzie to chyba ostatnia rzecz, żeby pan pomyślał, że on się może znaleźć tam, w tym zbożu, przy jego doświadczeniu, przy jego wiedzy łowieckiej. A ten człowiek tam się znajduje. Wysoki się znajduje, co biegli sami podkreślili, to jeszcze w okolicznościach rodzących bardzo poważne wątpliwości. Załadowany szlusek, bo to wynika z materiału dowodowego, co może robić wysoki sądzie. Oczywiście to jest też przypuszczenie, tak jak wiele prawdopodobnych sytuacji, jakie w tej sprawie mamy, że on też chciał do tych strzelać, bo po co byłby z załadowanym szlucerem w tym polu zboża. A z wyjaśnień z samych oględzin wynika, że w momencie, kiedy oskarżony to potwierdza i oględziny też, iż w momencie, kiedy on podbiegł do swojego kolegi, stwierdził, że to jest ona, to nie jest dzik, rozładował sztucer, zarodny sztucer, rozładowany sztucer z rozstrzygniętym zamkiem został później zabezpieczony i opisany w toku oględzin w wysokim sądzie. Sam Biegli się nad tym zastanawia, dlaczego z taką bronią, a jeden ze świadków stwierdził, że to podejrzewa, że te dziki były po prostu podchodzone przez kolegę, który widział te dziki i też wolał wykonać na nie polowanie w najszczęśliwych okolicznościach, będąc świadomy, że tam przecież jest drugim siebie na wojnie, który nie wie o tym, że on się tam znajduje.
Smutno i tragicznie te moje słowa brzmią w wysokim momencie, ale taka wersja wydarzeń, jak kilka innych wersji z tego materiału dowodowego wynika. Bo też to nie jest tak, w Wysokim Sądzie, jeśli już mówimy, odnosiłem się do pewnego bezpośredniego strzału do tej lornetki, ale przecież trzeba popatrzeć przez pryzmat innych wydarzeń przedbiegów tutaj podnoszonych, którzy też nie byli w stanie jednoznacznie, bo te słowa są w Wysokim Sądzie, udzielić precyzyjnych odpowiedzi, posługuje się słowami wymowanymi prawdopodobnie. A biegli z zakresu balistyki przeprowadzili pewne badania. Również i biegli Lubina przeprowadzili badania w Wysokim Sądzie, wskazują, że pocisk może rykoszetować. Wszystkie te badania będą obarczone pewnym błędem. My nie wiemy, od czego ten pocisk rykoszetował. Pierwsza próba to była sypka ziemia, gdzie pocisk utraca energię kinetyczną, gdzie pocisk się rozpada i było odłamki. Przy próbie strzału do kamienia była już zupełnie inna sytuacja. Ten pocisk się nie rozpadł przy jednej z prób, tylko cały pocisk zrykoszetował koziołkując. Zostało stwierdzone, że taki rykoszet jest możliwy bez rozwarstwienia pocisku, bez jakiegokolwiek rozbicia go na odłamki, Wysoki Sądzie. Jasne, biegli w tym momencie podtrzymują, że ich zdaniem najbardziej prawdopodobny będzie bezpośredni strzał do ognia. Ale Wysoki Sądzie, w jakiej odległości zmarły znajdował się od miejsca, w którym ten pocisk zrykoszetował, nie wiemy, Wysoki Sądzie. My nie jesteśmy w stanie wyjaśnić, jaka była jego energia kinetyczna w tamtym momencie. Byli tego tak naprawdę nie opisali. W jednym miejscu mówią, że energia kinetyczna takiego rykoszetującego pocisku jest bardzo duża. W innym miejscu wskazują, że tam pocisk bardzo szybko wytraca energię kinetyczną. W związku z tym, jaka energia była, nie wiemy. Jest to prawdopodobne. Pocisk mógł zrykoszetować. To jest stwierdzone w Wysokim Sądzie. Biegli wskazują nawet, że w przypadku uderzenia w jakąś tam gałąź też mógł zmienić kierunek lotu. Uważają, że odnieść była to nie za bardzo, ale już jakieś gałęzi czegoś twardszego mógł zmienić, powinien grzybkować. A jeżeli nie grzybkował, tylko zrykoszetował Wysoki Sądzie, czyli zmienił tor swojego lotu i uderzył właśnie w oskarżonego Wysoki Sądzie. Te obrażenia wewnętrzne nie były spowodowane wszak uderzeniem samego pocisku. To w moim przekonaniu już jest błędne założenie, ponieważ nikt tego pocisku nie wydobył w całości ściany. Jeżeli ten pocisk by tak naprawdę przeszedł przez lornetkę, uderzył w ciało zmarłego, to powinien być ona wylotowa i wylotowa. W ciele nie stwierdzono, Wysoki Sądzie, zresztą pocisku nie znaleziono. Znaleziono odłamki tego pocisku. W związku z tym to nie było tak, że ten pocisk przebił lornetkę, on uderzył w tą lornetkę w jakiś sposób, a odłamki tego pocisku, które po rozerwaniu tego tubusa raziły razem z fragmentami tego tubusa, bo takie też zabezpieczono w ciele ofiary, znaleziono i podczas oględzin przez biegłych medyków wydobyto Wysoki Sądzie. Także popatrzmy jeszcze na tą wersję wydarzeń, gdzie mieli w wielu miejscach swojej opinii, mówią o pewnym prawdopodobieństwie, a nie stuprocentowym uważaniu, że w ich przekonaniu to powinno być uderzenie bezpośrednie, bo to wyszło z 5, 6 czy 10 prób oddania strzału w Wysokim Sądzie. Ale to jest pewna zamknięta sfera prób, która została oddana do ziemi sypkiej, do kamienia. A jakie są warunki rzeczywiste? My tego w Wysokim Sądzie nie wiemy. My tylko dysponujemy pewnym prawdopodobieństwem, że prawdopodobieństwo pozwalane na wskazujące w moim przekonaniu. Dlatego mając na uwadze w Wysokim Sądzie te pewne wątpliwości, pewne niedostatki wynikające, tak jak wcześniej stwierdziłem, z braku zabezpieczenia pewnych śladów, bo przecież tam na miejscu nawet nie poszukano śladów, nawet próbowano odnaleźć dalszych śladów tej lornetki, czyli nie wiem, może jakichś odłamków tego pocisku w pobliżu takich badań przeprowadzonych, czy tam w ogóle były dziki, w sensie jeszcze tych dzików nie było. Nie jesteśmy w stanie ustalić, jaką pozycję zajmował zmarły w momencie, kiedy oddawania strzału. I tak pewne kwestie Wysokiej Sądzie można mnożyć, ale one wszystkie prowadzą do pewnej ogólnej tezy, że są pewne deficyty tego postępowania dowodowego, które nie umożliwiają, niezależnie już od tej pierwszej części mojej wypowiedzi, gdzie odnosiłem się do kwestii tego naruszenia reguł ostrożności przez pryzmat artykułu 9 kodeksu karnego i w konsekwencji przypisania oskarżonemu Wysokim Sądzie winy. Co się zaświeci, to tylko ubocznie, ponieważ były zgłoszone żądania na wniosek, z tego co mi jest wiadomo, toczy się postępowanie cywilne dotyczące kwestii pewnych zadośćuczynień dla członków najbliższej rodziny, a w takiej sytuacji to byłoby pewnej kolizji z mniejszym żądaniem Wysokim Sądzie, na jakim etapie jest klientów, które poinformuje, że był jako świadek wezwany do sprawy cywilnej. Wysokim Sądzie jest tam pozwolę sobie to na to zwrócić uwagę. Dziękuję uprzejmie. Wysoki Sądzie, czuję się niewinny i całkowicie podtrzymuję stanowisko mojego pana Musa. Dziękuję, to wszystko, Wysoki Sądzie. Dziękuję bardzo.
sąd postanowił odroczyć ogłoszenie wyroku do dnia 27 sierpnia, godzina 12, sala ta sama.